Co słychać w Międzyrzecu? Jak z pracami inwestycyjnymi, co ciekawego na Międzyrzeckich ulicach, obiektach, budynkach? Jakie ciekawe pomysły w fazie realizacji, na ukończeniu bądź tuż przed rozpoczęciem? Inwestycje trwają, ponieważ aura mocno nas przytrzymała w okresie już późno zimowym. Czekaliśmy na wiosnę, jest pragniona wiosna, trochę pozwala nam działać, ruszyły roboty oczywiście na drogach. Tutaj ulica Strażacka, ulica a dzięki środkom rządowym jest realizowana. Przebudowa, połączyliśmy to również ściągiem pieszojezdnym przez cały zespół pałacowo-parkowy. Także będzie można już bezpiecznie i rowerem i pieszo przemierzać od ulicy Lubelskiej aż po Strażacką ku Ruszyła oczywiście przebudowa ulicy Asnyka Brzechwy, to cała osiedla dla domów jednorodzinnych położone przy ulicy Brzeskiej po kilkudziesięciu latach doczekali się już realizacji utwardzonej nawierzchni wraz z kanalizacją burzową. Prowadzimy szereg prac oczywiście modernizacyjnych, przygotowawczych. Mówię tutaj o dość fatalnych skutkach zimy. Nawierzchnia bardzo mocno się posypała, w związku z tym podjąłem decyzję i poprosiłem Radę o zgodę na przebudowę nawierzchni ulicy Kasztanowej, która bardzo mocno została zdewastowana przez przymrozki, jak również tak tzw. Ulicę Przemysłową, część Kościuszki, tutaj przebudowa wraz z oświetleniem nastąpi. Pro, prowadzimy procedurę pozyskania działek pod tą ulicę. Stan faktycznie jest taki, że część tej ulicy była zrobiona na prywatnych już nieruchomościach, w związku z tym dzięki przychylności ich właścicieli oddają to, że tak powiem za przysłowiową złotówkę, tylko koszty procedury administracyjnej przez nas ponoszona. Będzie dzięki temu nowa ulica urządzona. Tam w lipcu spodziewamy się otwarcia kolejnej inwestycji przedsiębiorców i wiem, że następne się szykują. W tym rejonie, w związku z tym wymaga to jakby naszych kolejnych działań. Ale e, pracę w okresie zimowym nie zatrzymaliśmy w naszych obiektach. Pałac e, cały czas jest. E, w fazie konserwatorskich przygotowań. Tu odsłaniane są i posadzki, ściany, drzwi, sztukaterie po to, żeby przygotować już do prac takich naprawdę pod nadzorem konserwatora i osoby uprawnionej do tego typu działań. W kinie już naprawdę zaawansowane są prace. Został już wybrany fotel na, na widownie jest w fazie projektowej Wystrój wejścia do kina. Mieszkańcy będą naprawdę zaskoczeni. Mam nadzieję, że pozytywnie tą przemianą. Czas najwyższy był, żeby temu sprostać. No, oczywiście inne prace związane z działaniami już takimi modernizacyjnymi przygotowujemy, a więc projekt techniczny ulicy łączącej, nowej ulicy, łączącej ulicę Zachajkowską, a więc Zarząd Dróg Wojewódzkich i Berezowską, również Zarząd Dróg Powiatowych po południowej stronie naszych Międzyrzeckich Jeziorek. Mam nadzieję, że to uaktywni całą tą strefę. Pojawienie się drogi publicznej, uzbrojonej sprzyja inwestorom. A trochę jak... na z braku wschodniej obwodnicy? Z tego co wiem, zarząd województwa przygotował uchwałę. Uchwała została podjęta przez Sejmik i te prace związane ze wschodnią obwodnicą Międzyrzeca nie zatrzymały się. One będą nadal kontynuowane. Są zabezpieczone środki, więc dziękuję tutaj za zrozumienie przez pana marszałka i radnych Sejmiku Województwa. Prace na pewno będą trwały. Ale wcześniej południowo. Ale wcześniej południowa, tak. Tutaj zmierzamy do, w następnym roku do uzyskania tak zwanego pozwolenia zintegrowanego, po to, żeby nabyć nieruchomości w procedurze mniej skomplikowanej, bo nie wszędzie są stany prawne poregulowane. No i chcemy za wszelką cenę, w oparciu o środki rządowe, wspólnie zrealizować ten ciąg łączący. Jakby pewien już zamysł południowej obwodnicy aż do ulicy Kłosościńskiego i, i przez park do ulicy lubelskiej. To jest już w fazie takiej i koncepcyjnej, i przygotowania dokumentacji projektowej. Rząd trochę pomaga Międzyrzecowi, czy też jest miasto, które zostało zapomniane przez te środki niezwykłe, niewyobrażalne, których tak naprawdę chyba nikt nie widział? Powiem tak, w przypadku kiedy są programy związane z bieganiem się o środki rządowe tak czytelnie skonstruowane, że możemy rywalizować pomiędzy sobą samorządy, tutaj mam na myśli, to nie mamy z tym problemu, bo skutecznie jasne zasady. Tak. Dokładnie tak. Tu potrafimy i uzyskać wsparcie i marszałka i wojewody i programów ministerialnych. A więc dość dobrze sobie radzimy, powiedzmy tak. Natomiast tu, gdzie są te kryteria mało czytelne, niestety nie potrafimy nawet się odwołać, bo nie ma procedury. Przyglądamy się z przykrością, że choć cząstka tak ważnych zadań, które nakreślamy w tych programach, aplikując o te środki, nie są w zainteresowaniu rządu, żeby nie tylko spełnić oczekiwania mieszkańców, Również wyborców koalicji rządzącej, ale spełnić oczekiwania przedsiębiorców. Te środki, między innymi, mają na myśli podtrzymanie działalności gospodarczej naszych przedsiębiorstw średnich, małych, dużych, a te środki nie trafiają tak jak powinno być dość powszechnie tylko no, wybrane, powiedzmy, miejsce. W tym momencie Międzyrzec Podlaski, miasto, gdyby te środki były uczciwie przyznawane, ile w tym momencie jesteśmy już stratni? Nie mogę tego tak wyszacować, bo nie jest nikt z nas w stanie tego określić, ale liczyliśmy na udział no co najmniej kilku milionów, nie mówimy tutaj o jakichkolwiek niewyobrażalnych kwotach, ale nawet one są poza naszym, jak widać, zasięgiem. Proporcja miasta do, do potrzeb i do środków jest adekwatna. No wiadomo, metropolie będą oczekiwały większego wsparcia, bo potrzeby są o wiele większe. Ale my też tutaj staramy się zapewnić jak najlepszy byt naszym mieszkańcom, jak najlepsze funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. No, ta obietnica, że Polska Wschodnia będzie zapamiętana przez obecną władzę trochę nas tak pomija. Trochę przed...